Była pierwszym w historii królem Polski. Jest patronką naszej ojczyzny. Wielka święta, wielka królowa, wielki król Polski. Ktoś, kto wcielił chrześcijaństwo nie tylko w życie osobiste, ale również w życie społeczne i narodowe. 17 lipca 1399 roku zmarła Lidia Wawelu, święta królowa Jadwiga. Święta królowa Jadwiga to krzewicielka wiary na wschodzie. Nawracając pokojowo Litwę, dokonała tego, czego przez 150 lat nie osiągnęli mieczem krzyżacy. Poświęceniem swojego życia osobistego zapoczątkowała niezwykłą wspólnotę dziejową późniejszej Rzeczpospolitej obojga narodów. Jadwiga była córką węgierskiego króla Ludwika, Andegaweńskiego i właśnie pierwszą w historii Polski kobietą, królem. Nie królową, ale właśnie królem. Objęła tron Polski w wieku 9 lat. Było to nie lada wyzwanie dla tak młodej osoby, a trzeba pamiętać, że Polska była dla niej obcym państwem. Stolica Polski znajdowała się wówczas w Krakowie. Jadwiga poślubiła Władysława Jagiełłę, który w zamian za jej rękę zobowiązał się wraz ze swymi braćmi przyjąć chrzest, a także pomóc w nawróceniu Litwy na wiarę chrześcijańską. Zobowiązał się przyłączyć Wielkie Księstwo Litewskie do Królestwa Polskiego i odzyskać utracone przez Polskę terytoria. Dzięki temu Polska stała się jednym z największych krajów w ówczesnej Europie. Królowa Jadwiga pochodziła z dynastii Andegaweńskiej, zasiadła na tronie polskim z tytułu decyzji politycznej panów małopolskich i ze względu na umowę, jaką podpisał Ludwik Węgierski z Kazimierzem Wielkim, sprawowała władzę raptem kilkanaście lat i na kartach Polski zapisała się jako jeden z najbardziej owocnie sprawujących swoją władzę monarchów. Jadwiga była osobą niezwykle pobożną i wrażliwą na drugiego człowieka. Zaskarbiła sobie miłość poddanych własną dobrocią i szlachetnym sercem. W czasie swojego krótkiego życia, żyła bowiem zaledwie 25 lat, uczyniła niezwykle dużo dla Polski i Polaków. Troszczyła się o młodych ludzi, szczególnie tych pragnących uczyć się. Dbała o kościoły i klasztory. Uchroniła przed upadkiem Akademię Krakowską, obecny Uniwersytet Jagielloński. Była nie tylko osobą bardzo dobrze wykształconą, ale także reprezentowała bardzo wysoką duchowość. Bardzo często oddawała się adoracji Najświętszego Sakramentu. Była po prostu osobą bardzo religijną. Pierwsza, najważniejsza, najbardziej znana jej decyzja o poślubieniu Jagiełły, decyzja, która mogła być odczytywana i wielokrotnie była odczytywana jako zrezygnowanie z miłości, tak naprawdę była wyborem większej miłości, miłości Pana Boga i bliźniego, która zaowocowała rzeczami gigantycznymi. Wykonała to, co zawarte zostało w akcie międzynarodowym, jakim była Unia w Krewie. Akcie, który sprawił, że cały naród litewski mógł przyjąć przebogate dobra życia społecznego, którymi dysponowała ówczesna Polska, przyjęła cały wzór cywilizacyjny sposobu życia, korzystny dla każdego pojedynczego człowieka, ale przyjęła przede wszystkim największy skarb, skarb Ewangelii, bo to konsekwencje ewangelizacyjne. Ostatni naród pogański w Europie stał się narodem chrześcijańskim nie na skutek podboju, nie na skutek aktów przemocy, ale na skutek pokojowego porozumienia. Święta Jadwiga została koronowana na króla 16 października 1384 roku. Blisko 6 wieków później, również 16 października 1978 roku, około godziny 17:15, ówczesny arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła, został wybrany na papieża. Beatyfikacji i kanonizacji Jadwigi Andegaweńskiej dokonał papież Jan Paweł II. Była to pierwsza w historii kanonizacja na terenie Polski. I tak oto pierwsza kobieta, która została królem Polski, była po wiekach pierwszą osobą kanonizowaną na ziemi polskiej.